by pomyślał, że można po prostu całą piankę do golenia zużyć po to, żeby sobie właśnie zrobić kulkę zimową. Wysypać sodę oczyszczoną do pojemnika, całą, bezkarnie, i po prostu to wymieszać. Ta pomysłowość dzieci, która jest nieograniczona, jest wykorzystana do tego, żeby stworzyć coś samodzielnie. Są to warsztaty dla dzieci, ale również dla dorosłych, bo można poćwiczyć sobie manualnie paluszki, spędzić ten wolny, dobry, zimowy czas razem z dziećmi i przy okazji pobyć z ludźmi, którzy są społecznością Nowej Huty. Macie podjęte rękawy? Bardzo! Ty do nas mamy! Dobrze jest. Dzieci potrafią być bardzo kreatywne i wymyślać takie rzeczy, których dorośli na pewno by na nie nie wpadli. I właśnie przykładem jest syneczkarz, którego w tej chwili robi mój syn. Prawdopodobnie ja bym takiego nie potrafił zrobić. Bardzo fajne zajęcia, świetne akurat w ferie, że dzieci mogą się zająć, ponieważ w Krakowie nie zawsze jest też dobra pogoda, żeby gdzieś można wyjść i się pobawić z dzieckiem, więc tutaj akurat miło spędzają czas. Co jeszcze była krakotowa? Kto są krakotowe? Krakotowe jest. Kto są krakotowe? Uważam, że takie zajęcia są bardzo fajne, bardzo potrzebne dla dzieciaków. Rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, także super sprawa. Dzisiaj zrobiłem sztuczny śnieg i takie fajne sanki, na których siedzi ludzik. I te sanki są jak prawdziwe i są takie kolorowe. Moja chmurka ma gwiazdki i wygląda jak jednorożec. Dzisiaj robię taką chmurkę, gwiazdkę i kulę lodową. I lubię tutaj bardzo się chodzić, bo mi się podobają wszystkie zajęcia. I lubię tańczyć tutaj, tańczyć jak szalona. Wnuczka bardzo się cieszy, zajęcia są potrzebne, ponieważ dziecko tutaj uczy się samodzielności, kreatywności. Ja jestem bardzo zadowolona i wnuczka również. Takie zajęcia w czasie ferii są bardzo fajną sprawą, ponieważ dzieci nie nudzą się, nie siedzą w domu przed komputerem, tylko mogą się pobawić tutaj czy sami, czy z rodzicami. Moja córka bardzo chętnie tu przychodzi, rozwija swoje talenty artystyczne. Pomagam jej, bo dla mnie też to jest fajna zabawa. Impulsem był ten rodzaj takiego święta, które trwa w Krakowie, czyli Kraków miastem Wyspiańskiego. Bo nie wiem, czy bez tego impulsu, czy ja bym się odważyła, bo to jednak jest jakieś takie ogromne wyzwanie, szalone trochę i bardzo wymagające. I strasznie się cieszę, żeśmy się z tym zmierzyli, bo to jest absolutnie jakby arcydzieło polskiego dramatu. Na pewno ciężko go rozczytać tylko poprzez czytanie tekstu. Wydaje mi się, że to jest nawet wręcz niemożliwe. To trzeba po prostu ten tekst wrzucić w człowieka i wrzucić aktora na scenę, żeby coś wyszło z niego, a wtedy można odczytać pewne sensy. Bo z samego czytania, nie widząc jak działa, jak nawet organicznie człowiek reaguje na dane sytuacje, ciężko wyczytać, o czym w ogóle jest ten tekst. Sam dobieraj, koda mi to! Dawid, bracie! Są prorocynowi, którzy chęci niż Dawid! To jest tekst z jednej strony o tym, jak rodzi się grzech, jak to zło kiełkuje, jak ono się wymyka z nas spod kontroli, jakby trochę też jakby działa jakby za nas. A jednocześnie ten tekst jest bardzo zarażony śmiercią. Śmiercią, jakby stawaniu w obliczu Boga, jakby spodziewaną karą. Ten tekst jest z jednej strony wierszem Wyspiańskiego, a z drugiej strony on jest umiejscowiony w bardzo realistycznej sytuacji, w bardzo prostych, filmowych dialogach. Czy skończyłeś te twoje konszachty? Z Jewdochą? Nie z Jewdochą! To jest bardzo akcyjny, namiętny, wręcz szekspirowski Wyspiański. Cały czas się dzieje, można powiedzieć, że to jest jakby kryminał na scenie, a jednocześnie to nie jest sama akcja, to co pod spodem jakby toczy tych ludzi, ich zżera, co się im wymyka. Jest równie ważne, czy nawet ważniejsze, więc jakby żeby to spróbować wszystko uchwycić i zrozumieć, to jest wyzwanie. Ty się nie ulękniesz w czynie? Nie. A Bóg? To chwilę. A potem strach minie.
Z pewnością jest to trudna rola, ponieważ całkowicie odbiega charakterem i tak jakby celem w życiu ode mnie samego. Że tak powiem, ma wielkiego pecha i ciężko mu wybrnąć z niektórych sytuacji. I te sytuacje, on nie chce się w nie wplantać, a jednak te sytuacje samego jakoś uwikłają i przez to jest, no niestety, ciężką postacią. Oczka zwraca ku mnie. Szanowna jazdbójczyni, szanowna. Na tej łow! Ten spektakl jest grany na scenie, na której też umiejscowiona jest widownia. Natomiast widownia teatru jest miejscem akcji. Cała ta historia, ona się dzieje na tak zwanym zapleczu. Na zapleczu knajpy, na zapleczu życia, na zapleczu teatru. Czyli jakby gdzieś w miejscu, do którego my nie docieramy. Dość się winni! Stoczcie za nim!